witam was moi drodzy, jestem Zygfryd, to jest Fallout 4. W ostatnim odcinku, może zerknijmy na mapę, żeby opowiedzieć, byłem tu w Słonecznej Wspólnocie, zrobiłem tam nadajnik, nawet udało mi się go uruchomić, potem poszedłem tutaj temu ziomeczkowi, powiedziałem tam, tam jest nadajnik i w ogóle, a on mówi, no spoko, spoko, to teraz idź do żłobka. No dobra, to się teleportowałem na cmentarz i z tegoż cmentarza, co tam jakieś hałasy, wybiorę się do żłobka, zobaczymy, czy w żłobku będą jakieś dzieciory, czy może niekoniecznie. Po drodze już tu widzę, może pod tym drzewkiem są świecące grzybki. Grzybki halotynki. Grzybki do antyradu, czy coś, to się może przydać. Haker absolutny. O, jakiś... ten. Nauka hakowania, zacnie. Dobra. Napisane ustawienia wieżyczki, co to... ja nie ważne, dobra. Pójdziemy tędy. Zobaczymy, mam nadzieję, że w żłobku coś będzie ciekawego, a nie będzie to żłobek rodem z tego... z Dead Space'a na przykład, bo to by była przyginka trochę. Po drodze, czy jest coś ciekawego? Nie, najbliższy znacznik to chyba jest ten, że... chociaż nie, to chyba nie jest żłobek, to jest jakieś jezioro. Wcześniej już widziałem taki znacznik i to było jakieś... czy to jest jakaś iguana? Nie, to jest drzewo po prostu, kurde. Z odległości przez chwilę wyglądało jak iguana, tylko się nie ruszało. Mówię, kurde, no, ale z drugiej strony iguana... ej, czy to jest statek z Gwiezdnych Wojen? Jakiś fikuśny samolot, ej, idziemy zobaczyć do wraku samolotu. Potem pójdziemy do żłobka. We wraku samolotu może być coś interesującego moim zdaniem, a że jest blisko po drodze. W końcu niektórzy mówili, że troszkę podwiedzał, to... oj! No, no poza tym, że duża radiacja, to ja tu widzę jakaś strzelanina. Ło, dość hardkorowa. Nie wiem, kto do kogo strzela, więc... Minuteman. O, dobra, Minutemanu mogę pomóc. Bandycka szumowina. O, ty do Minutemanów będziesz strzelał, chamie? Dobra, nazwijmy go, tu jest Minuteman. Kapsel nabój Steampack, tyle mnie interesuje, resztę olać. Kapsel nabój i nic nieciekawego. Walizki, szkoda, że nie mogę przeszukiwać wszystkich walizek, tylko niektóre widzę. A nie w tą stronę, to tutaj. Oj, jeszcze za dużo. I otwarte. Kapsel spinka, zwykły strój mnie nie interesuje. Jedna magazynka. Siemanko. Cześć. A, od razu magicznie wiedzą, że jestem generalny. Spoko. A to jest Minuteman. O, co za pech. Kapelusik zgubiła. Czyli Minuteman te kapelusiki noszą? Spoko. To po tym ich mogę poznać. Ja tego kapelusika nie mam. To wcale nie wiedzą, że jestem jednym z nich. Nieważne, magia pewnie. Bruda woda, marchewka. O, zje marchewkę. Zdrowa jestem na diecie przecież, więc wszystko w sam raz. Dobra, czy mogę dalej zwiedzić wrak samolotu? No teoretycznie mogę. Tam może być coś interesującego, aczkolwiek przed chwilą się przekonaliśmy, tam u góry jest radiacja, więc nie wiem, czy pójście tam będzie dobrym pomysłem. Ktoś tam utknął, jakiś koleś. Nieważne. Walizka, nie chcę mi się teraz kolejnych walizek otwierać. Bagnet, lekki karabin snajperski. Uuu, to może być przydatne. Jakiś ziomaczek zbugowany był. O, czy był safe? Trudny, no to raczej go nie otworzę. Aha. Czyli de facto co, Minuteman to jest kolejny gang po prostu, tak? Ale zobaczmy, jak wygląda ten karabin snajperski. To może być ciekawe. Krótki coś tam. Nie, to było bagnet się zaczynał. Bagnet. Karabin snajperski, o. A dobra, możemy go dodać sobie do ulubionych. Może pod szósteczką, dlaczego by nie? Zobaczmy, jakiej amunicji używa. Aha, mam jej dość mało, czyli trzeba mieć to na uwadze. Ale w razie czego, wow, jest nawet wstrzymywanie oddechu na alcie. Dobra, jednak to ja wróćmy może do mojego pistoletu. O, dobra, jest pistolecik, zarąbiście. Możemy zajrzeć jeszcze do górnej części wraku samolotu, skoro i tak już tu jestem. Co prawda trochę radiacji, więc antyrad trzeba będzie przyjąć, albo radica, żeby mi ta radiacja nie zażarła. Zobaczmy, czy im bliżej jestem tych silników, tym mocniejsza radiacja? Jak to działa? Nie, to nie silniki chyba. Tutaj coś jest, co wydziela coraz więcej radiacji. Jakby to skrzydło. Nie, albo... kurczę blady, no nie wiem, tutaj... oj! Przed chwilą było aż 5 na sekundę. Trzeba się mieć na baczności z tą radiacją, bo to może mnie załatwić. No nie, no nie, tam mógłbym się jakoś do góry dostać pewnie. I tamtędy wejść na to skrzydło, ale no, nic ciekawego w sumie. Tam jest jeszcze jakieś
Jakaś farma wiatrowa czy coś, dobra, ale myślę, że na razie to możemy olać, żeby jednak nie za dużo pobocznie się pałętać. Ruszmy w końcu do tego żłobka, do którego miałem iść, czy będzie tam coś interesującego. Od razu widzę, że jeszcze mamy minąć jeziorko, tam jest jakieś dziwne coś, też możemy zajrzeć, lekkie robić ten, jak to się mówi, lekko drogą okrężną. Tutaj jeziorko już tu mijam, więc... Ha, tu jest jakieś miasteczko. A myślę, że możemy tam zajrzeć w takim razie, bo jednak jakby nie patrzeć, połowa gry to zwiedzanie, więc myślę, że raczej byście chcieli, żebym też troszkę zwiedził świata. Przynajmniej częściowo. Jakieś ciekawe rzeczy możemy znaleźć. No, odblokuj jezioro, halo. No jest, ciemny staw, spoko. Aczkolwiek no, do wody na pewno nie będę się pakował, musiałbym Radixa przyjąć trochę. A myślę, że to będzie bardziej potrzebne w jakichś, nie wiem, kluczowych miejscach. Możliwe, że nie, tamten budynek nie. Tamten budynek to może być ten. To może być żłobek, ale zajrzymy, co to za miasteczko. Galeria General Atomics. Podejrzewam, że mogą tu być bardzo interesujące rzeczy. Obawiam się jednak, czy te roboty... A, dobra, na szczęście... Na szczęście nie są bojowo nastawione, więc spoko. To może widzę dużo... Strójletni, ukradni. Trzeba uważać, bo w takim razie niektóre rzeczy mogą być traktowane jak kradzież. Pies coś znalazł, zobaczmy może co. Co tego ziomka? Chrupek? Przedwojenne pieniądze. Co, w sensie teraz jest robota? Czy drzwi? Lol. Siad z mojej kuchni. Dobra, ale myślę, że na razie nie będziemy do nic ciekawego zwiedzać. Te roboty najbardziej są nie do końca normalne. Chyba im trochę odwaliła szajba, więc może ich olać po prostu. Po lewej widzę, mijamy jakąś fabrykę czy coś. Może warto by było też ją zwiedzić przy jakiejś okazji, ale jeżeli nie będziemy przechodzić bezpośrednio obok niej, to myślę, że nie będziemy ją zaglądać zaraz. No, znaczy już robi się ten kształt dość. Cześć, doktorku. Aha. Wylecz mnie. Nie mam uzależnień, wylecz chorobę popromienną. O. A, nieważne. Ale potem dobrze będę, że tu jest lekarz, bo mogę jakby co od niej sobie zabrać te... Znaczy kupić... Jakieś medykamenty może. Myślałem, że to jej, ale nie zaskoczyło mi, że to kradzież, więc sobie zabrałem oczywiście bezczelnie. Znaczy to jest gdzieś dziura w płocie. Dobra, zobaczmy, to jest magazyn Mass Fusion. O, znowu radiacja. Jeśli będzie się zwiększać, to teraz przyjmę Radixa. Nic ciekawego. No, zwiększa się może na wszelki wypadek. Radix. Gdzie jest Radix? Medix. Odporność na wrażenie trucizny, nie. Rad jest rad. Odporność na promieniowanie, dobra. Pies coś znalazł, dobra. No a może coś poza mocarny zdziczały gul? O kurde. Oj. Dobra, może jest mocarny, ale nie jakoś super mocarny chyba. O nie, tropiciel mu się aktywował jakiś. Co to za tropiciel? Przestań mnie tropić, brzydalu. W długą. O super, radiacja coraz bardziej. Przynajmniej jest bez rąk. Ej, potrzebujesz pomocy tej dłoni? Hehehe. O jak sucho. Dobra, załatwiłem dziada. Co? Ja nie mogę go przeszukać? Ale lipa. Kurde, ale kolejny bez rąk. Tam jakąś super cechę zabierającą im te... Znaczy rozwalającą im kończyny, czy to są jakieś specjalne gule, które tracą kończyny w kontakcie z mną psie. Dobra, on się leczy sam, więc dobra. Poczekamy, troszkę się wyleczy, w międzyczasie rozejrzę się, czy nie ma tu niczego interesującego. Pies wcześniej mówił, że coś znalazł, więc chyba w tym kierunku wskazywał. Kancel, o! Drzwi się otwarły. Myślę, że tu ktoś jest, tylko kibel. A, kibel jest radioaktywny. Jaka lipa. Co to jest jakiś ten? Dobra, nic więcej. Czy te drzwi są
Zamknięty na jakiś guzik, który stał. Zajrzyjmy. Aha, jest komputer, tak? Łatwy, dobra. To możemy spróbować go zhakować. Ho, już drugie hakowanie. Normalnie studia informatyczne się przydały. Dobra, zobaczmy. Dark. O, za pierwszym razem, ale jestem koksem. Sterowanie drzwiami. Znaczy, nie jestem koksem, żartowałem. Ale jak koks ogląda, to pozdrawiam. Blokada zwolniona, otwieram drzwi. Ola, gdzieś tam zapisy w dzienniku. Kapsel się przyda. Więcej kapsli. Dobra, o, drzwi otwarte. Zobaczmy, czy jest coś ciekawego. Otóż tu nic, tu są kapsle. Tu są kapsle, super klej, terpentyna. Nie chcę na razie żadnych tych rzeczy... Nie chcę na razie brać żadnych rzeczy do craftu, które mogłyby się przydać, bo póki co tutaj tylko zbieram i nie wykorzystuję, więc zanim będę, zanim się do czegoś przydadzą, to... Brama, otwórz. Niech zgadnę, plus 500 radiacji tutaj będzie, nie? Plus 22, o! Jest jakaś dziura kulów. Ej, trzeba stąd wyjść, bo ja zaraz umrę od radiacji, a uciekamy. Rdzenie funkcyjne, o, to zarobiście się przyda. To zamykamy. Czy to się da rozwalić? Oj, nie, ten guzik chciałem. Nie, ten guzik, no... Kurde, o. O nie, efekty Radixa wygasły. Zmywamy się stąd. Bo zaraz się, właśnie, usmażę się. Moja radiacja. A, tu gdzieś na szczęście jest blisko ta pani doktor. Mam nadzieję, że dalej da 40 kapsli i wyleczy mi radiację i od razu obrażenia. Czy to rośnie ta cena oczywiście z tym... z wymogami, więc możliwe, że tak, to będzie wtedy troszkę lipa. Dogadamy się. Wylecz mnie. A, wylecz chorobę. Uhu. Daszczyki. Tak, wylecz mi rany. 35. O, czyli jednak zależnie od tego, jak bardzo poraniony jestem, to muszę więcej płacić za ten, ale za radiację chyba nie. Chyba, że ona zawsze ściąga bardzo konkretną ilość radiacji. Naraz zobaczymy. Dobra, nie, całą radiację leczyć za 40. O, to bardzo opłacalne, bo przypuszczam, że antyrat jest o wiele droższy. Jest to jakaś wartość? Wartość 80. No, no to warto do niej będzie zaglądać, żeby pozbyć się radiacji, zamiast marnować antyrady, a antyrady zostawię na jakiś... drastyczne, że tak powiem, sytuacje, czy tam skrajne, czy awaryjne wypadki, kiedy nagle przywali mi coś dawką 300 punktów radiacji na przykład. Bo to u niej jest dwa razy tańsze i leczy więcej. Cigacz mi otacz. No, nie wiem, czy chcę się z tym zdawać w walkę, ale możliwe... Właśnie możliwe, że nie mają wyboru. Wow, no kurde, belem. Kurde, jakieś latające owady mnie biją. No zostaw moją rękę. No to super, zaraz zginę. Przeżyłem walkę z radioaktywnymi gulami w radioaktywnej tej, a zabiją mnie jakieś latające owady. Zarąbiście, nie ma co. No, skończyć się. Ej, no zaraz zginę, ale to będzie przypał straszny. Pomocy, niech mnie ktoś uratuje. I naprawdę umieram. Nie, ja nie robiłem żadnego save'a w tym odcinku, ja nie chcę. No, dlaczego zwykłe owady są takie silne? Idźcie sobie. Pomocy! Wszystkie steampaki zaraz użyję. Jasny gwin. Niech mi ktoś pomoże, doktorku! Może ich siekierki rozwalę. No! O! No. A! No, na tyle dobrze, że... Jeszcze jeden! No ile ich tu jest? O kurde, bardzo myślałem, że zabiłem wszystkich, bo widziałem tylko 3, a to jest już 6 chyba. Przynajmniej urwałem ogonek, o. Ja pierniczę, dobra, z wszystkich opróżnimy z mięsa, może przynajmniej się tyle przyda. Kurde, było gorąco przez chwilę.
Naprawdę było bardzo gorąco. Nie. Gdzie jest pies? On był ranny, widziałem. Ja uciekłem. O nie, ich więcej. O, dobra, pies się ogarnął. Dobra, psie, już się bałem o ciebie, naprawdę. Dobra, do zapamiętania. Na owady jest lepszy ten, w sumie coś do walki w zwarciu, jeżeli te owady te walczą w zwarciu. W sumie mnie to nie szczególnie dziwi, bo oni są takie, te owady były takie drobne, że było ich trudno trafić po prostu. A przypuszczam, tu nie chodziło nawet właśnie o punkty obrażeń, tylko o możliwość trafienia. Jak podleciał, to takim wielkim zamachem jednak uderzałem ich, więc no. Jakoś dałem radę, chociaż były gorące chwile i w sumie dobrym pomysłem byłoby teraz wykonać zapis, na wszelki wypadek. Siemanko. To można sprzedać. What kind of stuff do you have? I sell armor for old man Stockton's outfit. Been selling armor to smart, but they don't stay dumb long. Let's see what you have. Got plenty of stuff. Ale ja bym ci chciał coś sprzedać, może za kapsle, co ty na jakieś, nie wiem, śmieci czy coś. Dobra, bo w sumie sprzedawanie pojawia się poza odcinkiem, żeby wam tu nie marnować czasu. Może mogę mu ukraść piwo, ale niekoniecznie chcę. Natomiast w międzyczasie mam tutaj pogadać z tą babeczką, kolesiem. Koleś. O kurczę, moją też. Nie, moją zabili. To nieważne. Who kidnapped her? They said they'd be back for the ransom in a few days. If I don't... Do you know where they took her? I'm pretty sure. We asked the Minutemen for help, but just bring her back. Right. W porządku. A mogę mu też dać hajt, żeby zapłacił okup, ale to było takie trochę lipne. Dobra, gdzie to jest? Czy daleko? Ujejku, no dość kawałek. Myślę, że jak tu się teleportuje, to nie szybciej jak tutaj pójdę. Dobra, ale myślę, że ponieważ... Czas nas, że tak powiem, troszkę tutaj zostaje przy momencie pożegnania. Myślę, że będziemy mogli się teraz pożegnać. I do następnego odcinka dotrę do tamtego miejsca po żonę tego ziomeczka, tam w mieście. Będziemy, w międzyczasie troszkę ogarnę handel i pozbędę się śmieci znowu, które przy sobie noszę. I w następnym odcinku możemy już polować znowu na kolejnych brzydali. Tak więc, z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za towarzystwo. Trzymajcie się i do następnego. Hej.